The thing could destroy the world. I would rather die than grow that thing. Ah, then I will have to adjust your brain a bit. 1, 2, 3, 4! I don't know what you're talking about. Siemacie ludzie, ze strony Jacek, portal poznańskirap.com. Zamknij mordę! Dzisiaj my pytamy. Jesteśmy tak, jesteśmy my, czyli Głowa, Kmieciu i Jacek, poznańskirap.com. Pozdrawiam. Stwierdziliśmy, że dzisiaj odwrócimy troszeczkę rolę kota ogonem, a raczej Jacka ogonem. I dzisiaj to my go przepytamy. Jacek się wzbraniał, on twierdzi, że nie jest gwiazdą. My stwierdziliśmy, że jest już na tyle uważany za celebrytę w tym samym poświadczeniu hip-hopowym. Jak już pojawiają się memy o kimś, to jest celebrytą. Tak, myślę, że warto Jacka tutaj przepytać. Jacku, ja może zacznę od takiego pytania tutaj. Ja się boję. Dzisiaj rozmawialiśmy trochę, narzekałeś bardzo na swoje rodzinne miasto Konin, ale z Konina pochodzisz. No, jak nie da się ukryć. Nie da się ukryć, widać. Tak, co źle świadczy o tym mieście, nawet ja. Okej. Jacek, i słuchaj, ja cię chciałem zapytać, przyjechałeś z Konina, jak to się stało, że w ogóle w tym poznańskim rapie się znalazłeś? To jest długa i ciekawa historia. Przede wszystkim cała historia moja z tak zwanym, no nie wiem, działalnością tej branży zaczęła się od tego, że pewnego dnia zagadał do mnie na Facebooku Maciej Dobkowicz, kiedy na swoim profilu facebookowym, skoczyłem się od Facebooka, polski hip-hop, zamieściłem kawałek Jereckiego i DJa BRK na bicie 600V, którego nazwy teraz nie pamiętam. Zejdź w dół, o, zejdź w dół. I on zagadał do mnie, że bardzo fajny numer, wyślij mi to mailem. O to mu wysłałem, a ja miałem go w znajomych dlatego, że zawsze obserwowałem osoby związane z środowiskiem rapowym, nie tylko raperów, ale ogarniaczy, DJ, beatmakerów, menadżerów i tak dalej. On pracował w radiu Afera wtedy, teraz już nie pracuje. 645 robi, polecam. I potem wiedziałem, że szukał osób do portalu o nazwie Rapiszon, który tam był związany ze Szpadyzor Records. A ja chciałem coś robić w tym kierunku. A ty lubisz Szpadyzorów? Lubi górę od zawsze, a to, że na końcu ma Szpadyzor Records, to jest... Edukacja Szpadyzor. Inna historia. I jakoś oni szukali ludzi do tego Rapiszona, a ja mailowałem, znaczy spamowałem znajomych na Gadu Gadu, na Facebooku tymi kawałkami rapowymi, tylko chuj ich to obchodziło, bo oni w ogóle nie słuchali rapu, a ja chciałem dawać ludziom ten hip-hop, żeby oni wiedzieli, że wyszedł nowy singiel, nowy coś tam. No i zostałem w tym Rapiszonie, tam sobie działałem, a w roku 2012 poszedłem do poznańskiego rapu, ponieważ do Rapiszon jakby się nie rozwijał i tak dalej, więc stwierdziłem, że... 22 listopada to był dokładnie, tak. Kiedy ogłosiłeś na Facebooku, że tak, poznański rap przyjął jest się do strasznym rzeczem, tam takie rzeczy pisałem, co wy tam powyciągaliście. Nie, nic nie mam. No tak, przeszedłem do poznańskiego rapu, był chudy, wtedy poszukiwał jakiejś ogarniętej osoby do prowadzenia tego. No i tam wylądowałem i sobie działałem. Udało się. Tak. Zostałeś poczytany za ogarniętego. Tak. Pomimo, że z Konina. Można? Można. Nie no, żeby nie było, bo to oglądali tacy ludzie z Konina, pomyślą, że jakiś jestem dziwny, ale ci, co mieszkają w Koninie, wiedzą, jak jest w Koninie. Trochę szare i takie smutne jest to miasto, co nie? Ale trzymając się tej tematyki konińskiej, jeśli chodzi o pierwsze liceum ogólnokształcące, do którego uczęszczałeś, czy myślisz, że wtedy ta igła z narkotykiem zwanym hip-hop została wbita w twoje żyły? Tak, bo wtedy męczyłem dupę moim znajomym i oni tak zasieli to bardzo cierpliwie, za co jestem im wdzięczny. Tak, męczyłem i tam nosiłem płyty rapowe do, jak mieliśmy różniejsze lekcje w liceum, puszczałem z boomboxa od, wiecie, jak na angielskim nam puszczali jakąś tam płytkę, to ja tam wkładałem płyty rapowe, im to puszczałem, a maglowałem też ich singlami, oprócz polityki. Pani chciała im robić listeninga, a Jacek tam szpadyzorek. Tak, już wtedy ich męczyłem było. Ja tak, nie no, rapu słucham od 12 roku życia chyba, tak mało kąt, myślę. No to jesteś trochę kozak w tematyce rapu. Czym się różni rap od hip-hopu? Właśnie. Oficjalnie, mamy to. Mamy, pytamy. Czym się różni rap to muzyka, hip-hop to kultura 5 elementów. No mówmy się, to jest najbardziej podstawowe pytanie i odpowiedź, jaką trzeba wymienić. Wymień elementy. Graffiti art, breaking, DJing, MCing, no i piąte to wiedza. Dokładnie, mamy to. Można. Po raz drugi. Tak jak ustaliliśmy to przed nagraniem, nauczyłem się tego na pamięci. Tak jest. Co, lecimy. Jacek, ja ciebie chciałem zapytać jeszcze... O moje lewactwo. O twoje lewa... Dobrze! Enrique, to ty mnie nazwałeś lewakiem! Podkładasz się, okej, JP na 100%, na ile procent jesteś lewakiem? Przyznaj się. Góra 20. Góra 20. Max. Jakie z lewackich poglądów aprobujesz, a jakie negujesz? Definitywnie. Bo patrzcie, na przykład ja jestem za legalizacją marihuanina, ale to chyba w tym momencie podpada pod bycie lewakiem, tak? No bo ja nie wiem, czy prawicowe partie u nas w kochanym kraju chciałyby na przykład legalizacji marihuaniny. Depenalizacji, bo żeby wiadomo o co chodzi. Tak, może depenalizacja. Tak, depenalizacja, ale nie legalizacja może, tak. Rzeczywiście. No. No to chyba wtedy to już jest to, nie wiem, parę procent. Mhm. I co jeszcze z lewej strony. Chociaż wiesz, no Korwin też mówi o depenalizacji, tak? No właśnie, jak to jest? To on jest lewakiem. Korwin jest lewakiem. Wyszło. Nie, no to kurczę, to całe lewactwo wyszło z tego, że Enrique obserwuje moje posty na Facebooku, a potem mówi, że jestem lewakiem. Nie, no bo jesteś taki prospołeczny, ty chyba lubisz takie, wiesz, publiczna służba zdrowia, tak? Ostatnio jednak stwierdziłem, że jednak prywatna służba zdrowia byłaby lepsza. No Jacek, to w dobrym kierunku idzie. No, zmieni się na lepsze. Powoli, powoli. Nie, tak naprawdę nie wiem skąd to się wzięło. Ja jestem centrum, całe życie byłem centrum. Nie jestem ani za bardzo w prawo, ani w lewo. Czasem mam ochotę na karę śmierci, a potem mi przechodzi na przykład. Ale wiecie jak jest. No, dobrze, moje poglądy są płynne. Tak. Coraz częściej trzeba mieć po prostu wyjebane, bo moje jakiekolwiek poglądy w czymkolwiek nic nie zmienią i tak. Mhm. Najbardziej boję się w tym momencie chyba interwencji rosyjskiej na ziemi polskiej i to mnie trochę zaprząta głowę i myślałem, że trzeba sobie wyrobić paszport. Tak na szybko. Albo wspierać Kukiza. A co chce Kukiz w tej kwestii zrobić? Nie? No, bardzo ciśnie, jeśli chodzi o te tematy. Ja się zgadzam na przykład z wieloma kwestiami, które on porusza, szczególnie jeśli chodzi o Ukrainę i Rosję. Znaczy ja wiem, że zapisałem się kiedyś do inicjatywy Obywatele Wybierają, Obywatele Decydują, kiedy chodziło im o JOW-y. Jednomandatowe okręgi wyborcze, ale to się potem przerodziło w jakąś dziwną jeszcze rzecz, a teraz to w sumie Kukiz na prezydenta. Ja nie chcę, żeby Kukiz był prezydentem. On jest muzykiem. Niech wydaje płyty. To go też trochę przyblokowało, jeśli chodzi o politykę i muzykowania, to już jest temat rzeka. Nie, to tam z jego wytwórnią, kiedy powiedzieli, że nie wydadzą mu płyty, gdyż ponieważ wziął się za politykowanie. No, dokładnie. Bywa. Dokładnie. Ale Jacku, my naprawdę bardzo, bardzo, bardzo ubolewamy nad pewnym faktem. Mi się bardzo smutno zrobiło, kiedy to przestałeś zamieszczać posty na swoim magicznym blogu wkurwionyja.blog.onet.pl. Sprawdźcie to. Dlaczego? Muszę to skasować. On cały czas jest tam gdzieś w sieci. Naprawdę bardzo ciekawa jednostka, jeśli chodzi o internet. To jest tak, jak się z młodym i głupim się pierdoły zamieszcza w internecie. Teraz jestem stary i głupi i też inne rzeczy zamieszczam w internecie. Nie, to jest jakieś straszne wynaturzenia tam są w ogóle. Powstał on w okresie, kiedy byłem na studiach. Niczym mi te studia nie pomogły, jak widać. Nie zmądrzałem od nich ani o grama. To było chyba jeszcze w czasach, kiedy Facebook albo w Polsce raczkował i nie mogłem tam pisać, na co jestem wkurwiony, tylko musiałem na tym blogu. A byłeś wkurwiony na geoekologię właśnie? Stary, ja ją przez to wyleciałem ze studiów w ogóle i gdybym tego nie zdał, to bym nie miał licencjatu z geografii, który i tak gdzieś tam sobie leży na półeczce. Obiecałem sobie, że powiesz go kiedyś w kiblu w ramce, żeby go mieć w pamiętnym miejscu. Tak, no się działy jakieś straszne rzeczy na tym blogu. Nie chcę o tym pamiętać. Ale kiedy reaktywacja w takim razie? Może wiesz, może w jakiejś nowej formie takiej. Ja już nawet kiedyś pytałem kogoś, bo chciałem się reaktywować jakoś na blogu, ale pisać o czymś zupełnie innym. Ale teraz polega to głównie na tym, że trzeba kupić silnik WordPressa, zapłacić za to siano. Nie chcę komuś płacić. To akurat ten blog był chyba darmowy, no tam były jakieś reklamy, dlatego w ogóle on istniał, bo ja tylko patrzę... Czyli znowu lewactwo, jak coś jest darmowe, to jest darmowe. Ale jest najlepsze. Były reklamy, czyli Fame się zgadzał. Znaczy nie, bo ten cały automatycznie narzucony blog na Onecie tak funkcjonował, że on mógł być darmowy dla użytkowników, dlatego że był darmowy. Ale nie jestem z darmową służbą zdrowia. No, ale to też mam to. Dobrze, Jacek, słuchaj. Ja tak w sumie myślę, że można się pokusić o takie stwierdzenie, że masz pracę marzeń. Tak, gadaliśmy o tym, praca marzeń. Tak, ostatnio trochę mnie ona uwiera, gdyż pracuję po x-naście godzin dziennie i lekko mi mózg do tego przestaje funkcjonować. Jest to w pewnym sensie jakaś praca marzeń. Czasem jestem na nią zły, jestem nią zmęczony, ale tak koniec końców robię to, co lubię i zawsze chciałem to robić. Jakimiś takimi moimi kroczkami. No tak, siedzisz sobie w tym właśnie, co cię interesuje i w tym sobie dłubiesz, a właśnie takie pytanie właśnie w zasadzie z serii powtarzających się i bardzo dlaczego hip-hop? Oczywistych. Dlaczego, nie dlaczego hip-hop, ale co by było właśnie, gdyby nie ta praca marzeń? Czy jest, albo czy, inaczej może to ujmijmy, czy jest jakaś praca, jakieś zajęcie, myślałem o tym ostatnio. Na które zamieniłbyś. Czyli jeżeli bym na przykład musiał, to bym... Rapowałbyś. Nie, broń Boże, nigdy nie próbowałem, nie chciałem i nie ma żadnych na mnie taśm prawdy w internecie. Miałeś szansę, żeby to zrobić podczas Hot 16 Challenge. Tak, dobra, czekaj, do końca. Byłeś nominowany. Byłem nominowany i nie nagrałem, Cecha mnie namawiał, pozdrawiam go, nie nagrałem. Słuchajcie, praca marzeń. Jakie było pytanie? Bo zapomniałem. Czy jest jakaś praca, na którą byś ją zamienił? Myślałem o byciu kimś w rodzaju jakiejś agencji reklamowej, wymyślanie jakichś kampanii reklamowych, ale ostatnio też myślałem, że to jest takie w sumie... Nie. Korpo. Sztywne. To, że korpo to jedno, te kampanie reklamowe w Polsce są strasznie takie cebulowe, a ja nie potrafiłbym nawet takiej cebulowej chyba wymyślić. wyaranżować sobie. Pewnie starałbym się być oryginalny i by spaliło to na panewce, albo nie pasował do jakiegoś tam teamu takiego. Nie wiem, mógł coś kreatywnego raczej robić, ale co do końca to sam nawet nie wiem. Po prostu może pracować w innym portalu, jakiś tam, nie wiem, lewak.pl. Lewak.pl. Nie no, bez kitu, ale jakimś innym newsowym. Najlepszą może... obroną jest beka. Tak, albo na przykład mogłem być pogodynką w telewizji. No skończyłem geografię, znam się, no co, mapa Polski wiadomo jaka jest, Gdańsk, Zakopane, tam Słubice, Bieszczady. A pamiętaj, że nie miałbyś jej przed sobą. Tam już Biała Wieża. Jasne, na green screenie trzeba pracować. Wiadomo, trzeba by się trochę pouczyć, jak zrobić tak, żeby ręka była w odpowiednim miejscu. No to jest, spadnie ciśnienie, wzejdzie słońce, wejdzie chmura. No to nie jest aż tak super skomplikowane, no nie? Nowa omena mensa. Tylko musisz, wiesz, zmienić kolor skóry, ale... Jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. No, omena mensa naszych czasów. Ale trzymając się... Ale czekajcie, ale omena jest jeszcze w TVN? Nie, się Durczak podobno zmolestował. To może byłbym zamiast omeny. Jest, dzisiaj widziałem chyba. Tak? To tak, może nie ona była. To widziałem mamy i babci była tam. Okay. Omena. Trzymając się tematu w takim razie, jeśli chodzi o robotę, właśnie o bycie padawanem, dziennikarzem, czy miałeś kilkowiek jakieś wielkie problemy z jakimś raperem, który faktycznie był bardzo, bardzo bolesną jednostką? Ale w sensie już samo przeprowadzenie wywiadu, akceptacja w ogóle, jakiś taki backstage, jeśli chodzi o wywiady. Coś, co utkwiło ci w pamięci i gdzieś, no nie. Wiele razy powtarzam, że te wywiady, które robię, zawsze jakoś są tak, że z mojej strony jest chęć zrobienia tego wywiadu i ze strony rapera jest chęć zrobienia tego wywiadu, to się wszystko z sobą jakoś gryzie. Było parę sytuacji, kiedy zrobiłem wywiad i on się nie ukazał, bo nie dostał akceptu, gdyż był fatalny dźwięk, fatalny obraz, czasowo niezależny ode mnie, bo tam się dzieją różne magiczne rzeczy na tych backstage'ach i innych kontuarach. Tudzież sprawy się przedawniły, tak? Na przykład zwlekałem tydzień z montażem i okazało się, że pewne kwestie tak się przedawniły, że nie było sensu publikować tego wywiadu, po prostu trzeba zrobić następny za czas jakiś. No cóż, ale nikt nigdy nie był tak zwanym pain in the ass. Nie, nigdy nie było takiej sytuacji, że ktoś mi robił wielkie problemy, wielkie podchody, jakieś akceptacja 7 tygodni. Nie, nigdy czegoś takiego nie było. Zawsze jest raczej, wszystko się bywa na normalnym stopie. A to teraz nam opowiedz jakąś przyjemną historię odnośnie swojej jakiejś, powiedzmy, największej wpadki podczas wywiadu. Przekręcenie ksywki Kłobo na chwilę, za co jestem jechany na ślizgu cały czas, która ja forum ślizgu. Jak ją przekręciłeś? Co? Nie. Sorry, źle. Ksywkę Kłobonafide przekręciłem w wywiadzie z Tetrisem, a w wywiadzie z Kłobonafide przekręciłem, i to widzicie, nawet mam wpadkę podczas opowiadania o wpadkach. Przekręciłem... Tetris. Nie. Przekręciłem nazwę płyty, zamiast ezoteryka powiedziałem egzoteryka. Aha. Nie wiem skąd to się wzięło, ale była to moja zajebka. Może trochę wiesz, tał, nie? No tak, ale teraz jest toczona beka, że jego nowa płyta będzie się nazywała erotyka, także wyprzedziłem pewien trend. Ja już nazwę jego płyty zamieniłem z ezoteryki na egzoterykę. Oczywiście była to tak drobna wpadka, o której bym nawet nie myślał, że stanie się takim dla mnie wyznacznikiem hejtu na ślizgu. Pozdrawiam ponownie. Forumowicze w ślizgu są zawsze. Ślizg papierowy wraca w tym roku. Może kupię pierwszy numer nawet, zobaczymy co z tego wyniknie. Forrest Gump, jako film, który nigdy ci się nie znudzi. Czy masz jeszcze jakieś filmy, które ci się nigdy nie znudzą? Mnóstwo. Ja jestem albo, to znaczy, że albo lubię oglądać strasznie gówniane kino, albo jestem kinomaniakiem. Nie wiem, co mówię. O czym ja mówię? Tak, filmy, które mi się nigdy nie znudzą. Na pewno Gwiezdne Wojny, bo oglądam je co najmniej kilka razy w roku, co roku. Każdą część widziałem po ileś 10 razy. Czy ja mam czapkę Star Wars? Okej. Tak. Kolejny post na wkurwiony ja. Ale nie, bo to już nie cisnąłby post. Filmy Forrest Gump, Gwiezdne Wojny, mnóstwo jest tych filmów. Głównie ja się obracam zawsze w science fiction i fantasy. To są moje ulubione... Nie wiem, Władca Pierścieni jest co roku praktycznie grany, prędzej czy później. Psy. No, ale nie Hobbit. Jest co? Nie, trzecia część Hobbita była takim turbo... Nie. Gniotem. 3/4 tego filmu jest okej, ale to, co się dzieje pod koniec... Ja byłem na nocy filmowej na tym filmie, ja po prostu nie wierzyłem. Ja tylko robiłem tak zwane facepalmy. Nie miałem wtedy czapki założonej, więc mogłem dosięgnąć swojego czoła. I było to takie głośne klaskanie, aż słuchać na sali kinowej. I po prostu tak, ja nie wierzyłem. Ja przez palce oglądałem te ostatnie sceny. Ten film był zbyt długi, zbyt... Te sceny śmierci pewnych postaci, nie będę to spoilerował, były przegięte, wydłużone, głupie. Wątek miłosny przez całą trylogię Hobbita jest wciśnięty niepotrzebnie i na siłę, i tylko psuje te filmy. Jeszcze jakie filmy ja lubię? Terminator, wszystkie części, Robocop, brutalne filmy, fuck yeah. Predator. Co jeszcze? Predator? Nie, Ridley Scott to jest Obcy. Obcy, właśnie mi się zawsze miło. Także świetna seria filmów, wracam do Obcego. Prometeusza lubię, ją został zhejtowany. Pomyślmy jeszcze, trylogia Powrót do przyszłości, świetne filmy. No jak mówię, polskie to na przykład psy. Ja ostatnio byłem w zremasterowanej edycji psów w kinie i nadal robią na mnie wrażenie. Znam ten cały film na pamięć. Świetny film. Jeśli chodzi o powrót, to teraz było wydarzenie przecież, że Marty McFly miał się w tym roku, tak? Tak, to jest ten rok, ale to jest chyba październik, wiesz? Tak, to jest tak. 16 października czy 26, coś w tym stylu. Nadal nie mam deskolotki i ubolewam nad tym. Ale wynajmiona. No tak, ale to wygląda niesamowicie topornie. Ona jest w stanie, wiesz, tak, tylko się między takich... No, Tony Hawk tam ładnie... Tylko on był chyba w stanie na niej tak jakąkolwiek ewolucję zrobić i to też polega na tym, że on się obrócił, bo deska niestety jest za ciężka i zbyt naładowana tym takimi wiatrakami, bo na tym to polega, że ona się w ogóle unosi. Odbiegamy troszeczkę już od tych tematów rapowych. Ja jeszcze, żeby zamknąć i żeby dać głowie tutaj pole do popisu, żeby mógł sobie odbiec totalnie już od tego rapu. Już tak zakończę jeszcze o rapie jedno. Nie, no na pewno to jest coś jeszcze mamy rapowego. Znaczy ja jeszcze takie chyba myślę, że to będzie takie final pytanie rapowe, poważne. Później już będziemy się śmiać tylko. Tak, śmiać się ze mnie, nie do kamery. Z tobą. Z tobą ze mnie. Okay, no. Słuchaj. Zanim wszedłeś w to środowisko rapowe jako aktywista, dziennikarz, tak? Aktywista to jest bardzo dobre słowo. Bardzo dobre słowo. I adekwatne, myślę. To słuchaj, najpierw byłeś słuchaczem, jak każdy z nas. I powiedz mi w zderzeniu, takim bezpośrednim kontakcie, czy to środowisko rapowe... Nie, śmieszne. Domyślam się, dlaczego nie. Okay, nie, czy ono po prostu ciebie zawiodło, czy miło zaskoczyło, czy tak sobie to wyobrażałeś, czy inaczej? Ona się przede mną obnażyło, można tak powiedzieć. Tak, wiele rzeczy traktowałem, będąc słuchaczem, oczywiście naiwnie, będąc młodym, badawanym, mając lat 16, nawet czy 19, jako to, co mówią raperzy w wywiadach jest zawsze prawdą, to, co mówią na płytach jest prawdą objawioną, to, co piszą na Facebooku jest tylko prawdą i oni w ogóle są tacy... Jacy są na płytach, tacy są na życie, ale jak już chyba to było na płycie Raz Mentalizmów, raper na płycie, a raper na życie to są dwie różne jednostki. Często tak jest. Wielu raperów, którzy są, wydawałoby się na pierwszy rzut oka, niemilcami, tudzież gburami, okazało się sympatycznymi. Inni sympatycznie się okazali gwiazdami, tudzież jakimiś dziwnymi jednostkami napuszonymi. Ale ogólnie rozrachunek jest taki, że to są w porządku ludzie i to środowisko jest może trochę pokręcone. Trzeba pewne rzeczy rozumieć też, no, nawet jako słuchacz, mając już lat 20, powinno się pewnie rozumieć pewne zależności, jaki w tym udział mają raperzy, wytwórnie, chęć zarobku, sklepy internetowe, marki odzieżowe, to wszystko się jakoś zazębia i ze sobą działa, tak? To trzeba pewne rzeczy rozumieć, co się dzieje w tym środowisku, ale ogólnie jest okej. Nie jestem jakoś strasznie zawiedziony, że mam ochotę rzucić to wszystko i pójść w diabło i zostać pustelnikiem jaskini czy coś. Długa broda jak wilku. Jak Gandalf. Jak Sauron. Saruman, sorry. Teraz naprawdę ważne pytanie. Faktycznie bardzo mocno odbiegając od... Zostawmy już ten mój blog, błagam. To nie będzie. To nie będzie. Będzie jeszcze gorzej, Jacek. Będzie jeszcze gorzej, uważaj. No pewnie mój Facebook. Byłeś wielkim fanem Can Chipsów, ale też byłeś wielkim fanem i masz gdzieś na półce zakurzona. Nie mam. Czy nadal studiujesz wielką księgę siusiaków? Nie, to zdjęcie wyciągnęliście z mojego face'a i było dlatego zrobione, że byłem po prostu gdzieś w jakimś korpolterze czy innym kiosku i po prostu zrobiłem głupie zdjęcie, jak milion głupich zdjęć. Nie mam wielkiej księgi siusiaków, ale to mi Kmieciu powiedział, że ta księga to jest do nauczania dzieci w szkołach gdzieś tam podstawowych, czy w szkołach? Tak, to jest, no... Gendery do cholery. Nie, masakra. No, nie sprawdziłem treści, wiem tylko, że było wiele siusiaków narysowanych na okładce siusiaków. Jak my w ogóle się wyrażamy, no nie? Penisy tam były narysowane. I Wielka Księga Siusiaków, tak to się nazywało? Tak? Wielka Księga Siusiaków. Tak. No, dramat. No, ale obo była Wielka Księga Cipek, no nie? Także... Tak, no. Fakie. Czyli rozumiem, że dla jednej i dla drugiej płci, żeby każdy mógł sobie coś tam poczytać. Treści nie sprawdzałem, także... Odczepię się ode mnie. Kramchipsy, siusiaki, kołacz. Tak, kołacz, ej. Zdarza ci się nadal zjeść całego kołacza na śniadanie? Powiem ci tak, kołacz był przetransportowany od bodajże cioci mojego przyjaciela Rafała. To były kozackie kołacze ze wschodniej Polski. I powiem ci tak, dawno nie jadłem, ale gdybyście mi go postawili beztronowo, zjadam całego. Myślę, że to jest kwestia nawet jednego dnia. Jeżeli sobie to podzielę odpowiednio czasowo, to jest to jest do zrobienia oczywiście, nie ma problemu. Jaki był twój rekord, jeśli chodzi o tłusty czwartek i pączki? Nie wiem, ale mówisz o tym roku, czy ogólnie mojej karierze życiowej. Kariera życiowa. Tak, że w tym roku poszły 4 czy 5, ale tak ogólnie to słabo. Wiadomo, że daj, no. Stary, no doba ma 24 godziny. Zacząłbym o północy i skończył o 23:59. Myślę, że to, nie wiem, 15 jednostek to spokojnie do zrobienia. No co to jest taki pączek? Zresztą zależy, czy on jest mały, duży, z lukrem, czy bez, jakie nadzienie. To też jest wiele... A podjadasz później te dwudniowe jeszcze, czy...? Nie. Staram się teraz już... Tak, dbam o linię, jedząc pączki. No, bardzo jest to mądre stwierdzenie. Nie, staram się, jak już jeść, to iść naprawdę do dobrej piekarni i zjeść coś zrobione dzisiaj. Na przykład czytałem ostatnio, że jakaś... To, nie wiem, czy to była pączkarnia? Jest taka coś? Ekopączki? Nie, cukiernia, nazwijmy to cukiernia. Wegepączki. Jakaś cukiernia mówiła o tym, że na przykład ich pączków jest mniej, trzeba nie czekać dłużej, gdyż pieką je na miejscu. A nie... Przerwa. A nie na przykład dobę wcześniej czy w nocy, bo wiadomo, taki pączek upieczony o 2:00 w nocy, jak ja kupię go o 14:00, to ma 12 godzin, więc umówmy się, że trochę kapcie miedzie, no nie? Aczkolwiek... A to musisz do Gdyni pojechać, tam są naprawdę dobre pączki, tam ja jest ogóle... wielki kult pączka w Gdyni, więc... Serio? Tak. Ja na przykład nienawidzę pączków z alkoholem, w ogóle nie lubię słodyczy z alkoholem. Alkohol to alkohol, się go pije, a słodycze to słodycze się wpierdala. A nie łączmy tego razem. A twój ulubiony smak pączków? Z nadzieniem z Budynia. Budynie są kozaczki, nie jadłem ich od lat 2, bo w Poznaniu nie mogę ich kupić, ale za to w Poznaniu odkryłem na przykład gniazdka, których nie znałem, mieszkając w Koninie, a niby to ta sama Wielkopolska na przykład. Gniazdka są dla mnie na kozaku, na propsie są. A właśnie, mówimy teraz o pączkach, a tak, no to jest... mocno prywatne pytanie, ale jak wygląda twoje zdrowie teraz, jeśli chodzi o materię jedzeniową? Bo mówimy całkiem poważnie. Całkiem poważnie odpowiem. Nie śmiejemy się w ogóle, bo miałeś pewne problemy z sobą. Nie, no dobra, poważnie powiem. Muszę się ograniczać i jest to strasznie chujowe, gdyż nie lubię się ograniczać, nie lubię być na żadnej diecie, ani niczego sobie odmawiać, bo żyję się raz, ale muszę, bo gdyż grozi... Gdyż grozi mi przestrzeń wątroby, mówmy się, tak? No, to też może być droga dla innych. Jeżeli całe życie jecie gówno, to na końcu macie gówniane zdrowie. No, to jest taka sentencja łacińska. Ludzie gówna. Ludzie gówna na przykład. Autopromocja Kmiecia. Nie, no poważnie mówię. Gdyż to dziwnie brzmi teraz. Ludzie gówna, autopromocja Kmiecia. Muszę się ograniczać i strasznie mi to irytuje i czeka przede mną jeszcze w sumie sporo czasu, aż moja wątroba dojdzie do skutku. I od razu przyznam pytania, nie to nie przez alkohol. Już piję tylko okazyjnie. Fast food zniszczył mi życie. Taka koszulka, myślisz sobie, albo czapkę. Fast food zniszczył. A teraz biegasz jak Rocky. Oszalałeś, człowieku, ja się w ogóle nie ruszam. Właśnie dla mnie bieganie to jest... Nie, po prostu nie. Uprawianie sportów jest dla mnie strasznie nie. Mieszkam bardzo blisko term maltańskich, mógłbym pływać, ale w tej chwili tam jest Celebrity Splash, więc... Właśnie, Celebrity Splash! Słyszałem też o tym, tylko na bombę ochlapał od lewej do... To było wczoraj chyba w ogóle kręcone. Drugi odcinek wczoraj był emitowany, między innymi były tam takie gwiazdy jak... Nie wiem, kto tam był. I chyba Saszan była z My Music, a tak to... Skakał ten gość, który... Ona tańczy dla mnie, śpiewa też, nie? Czyli wysoka półka, rozumiem, jest tam grana. Ja bym to oglądał, gdyby nie było wody w basenie. Naprawdę bym nagrywał i odtwarzał. Rekordy oglądalności w tym momencie. A powiedz mi, na jakim koncercie był najlepszy catering? Że nie lubię powiedzieć, że na urodzinach Blender Art. Chyba jest to prawda. W ogóle na blenderowych urodzinach, nie tylko na urodzinach Blender Art, ale też na Bitwie o Koziołki. Ponieważ nigdy nie widziałem takiego stosu pizz, co na waszych koncertach. Do tego jeszcze inne przekąski. Aczkolwiek to nie był najlepszy catering, ale na jakimś koncercie było jedzenie wegetariańskie, a nawet bym powiedział wegańskie. I byłem już tak głodny, że stwierdziłem, że a chuj, raz się żyje. I spróbowałem i było naprawdę dobre. Aczkolwiek był to chyba jakiś por czy soczewica. Nie mogę sobie ciebie z brokułem wyobrazić. No właśnie, brokuły to tam ciul, a to było jakieś naprawdę coś takiego smacznego zarazem, a z drugiej strony strasznie wchodziło między zęby. Nie pamiętam, co to było. Taka zielona pasta z czegoś tam zrobiona, ale urywa się na jakimś zdrowym pieczywku. Także. Ale nie, jeżeli chodzi o najlepsze cateringi jedzeniowe, to są, że tak powiem, wasze inicjatywy, tak? Pizza w tylu smakach i z naprawdę dobrej pizzerii bierzecie tą pizzę, bo pizza na telefon to nie jest taka prosta sprawa. Sam się przy tym przekonałem, że lat kilku zamawiam i bywa z tym różnie. Tivoli Fat Boys. Jolo. Lokowanie produktów. Jolo. Jolo. Moja wątroba. Jolo. Wiadomo, no, only lived once. No dobrze, Jacku. Ja nie wiem, my tak mamy trochę porozrzucane te pytania. Nie przygotowaliśmy się. No spoko, ja tak myślę, samo. Słaby research, ale to wróćmy może tak jeszcze trochę do tych rapowych rzeczy. Powiedz dlaczego mi... Rap? Dlaczego nie, rap? Nie, dlaczego rap? Jak mówiliśmy o tym, jak się konfrontowałeś z tym środowiskiem i tak dalej, wiadomo, że nie będziesz rzucał ksywkami tutaj, bo jest to niebezpieczne, który raper jest niefajny, ale możesz nam powiedzieć na przykład, kogo wspominasz tak najprzyjemniej. Nie wiem, ktoś skradł twoje serce, bo krzustkę swoją wątrobę. Wiecie co, jakoś jest tak, że... Jest. Moją wątrobę skradł McDonald's i pizza. Nie ma co tu kryć. I hektryty Coca-Coli. Pozdrawiam was wszystkich. To nie MCs. To nie są MC. Kurczę, słuchajcie, większość raperów, z którymi mam do czynienia, są po prostu mili, tak? Jak spotykać tych ludzi prywatnie, to oni są w porządku. No nie wiem, kurczę, to tak skradł moje serce. Bardzo sympatyczną jednostką jest na przykład Tetris. Nie wiem, tak jakoś się z nimi dobrze rozmawia. Abel ze Smagalas. Nie wiem, kto tam jeszcze. Żeby, no tak, jak kogoś pominę, to się nam nie obrazi teraz, tak? Nie. Pytanie jest tej, kto był miły? Nie wymieniłeś mnie w wywiadzie. Teraz będę naprawdę niemiły. Kurczę, no nie wiem, jakoś te dwie persony przychodzą tak pierwszy rzut oka. Czy Dwa Sławy są strasznie sympatycznymi i normalnymi jednostkami rapowymi. Poza kamerą, przed koncertem, po koncercie, w wywiadzie i po wywiadzie. Tak, udają, to jest maska nie tylko, prawda, nie? Tak, nie znacie ich w ogóle. Ja nie znaję. Kto tam jeszcze był strasznie... W ogóle podziemni raperzy są też mili, bo są normalni. Chyba to też z tego wynika. Wynika z tego, że są mili, że są normalni, że może się nie wybili. Dlatego są też mili. Powtarzam to 18 raz. Mili wanili. To nie był jakiś piłkarz? Milicz czy coś w tym stylu? No tak, nieważne. Arkadiusz Milik. Może. Ja się nie znam na sporcie, więc nie brnijmy w te tematy. Tak, jakoś... No, kurczę, nie wiem. Tyle tych wywiadów robiłem. Czy tyle? Robiłem ich już kilka. No, dobrze, że miałeś same dobre doświadczenia w takim razie. Nikt nie okazał się chujem. O, powiedzmy tak. Powiedz mi, czy odnalazłeś już kontakt ze swoim czarnym bratem ze Stanów Zjednoczonych? Znalazłem twojego idealnego klona i czy... Tak. Pozdrawiamy Micha. To znalazł, czy Michu to znalazł? Nie, to ja to znalazłem. Michu, sorry. Kopiuję. Kseroboj, dobra. Ja go znalazłem. To jest niesamowite, wychodzi na to, że każdy ma klona na tym świecie. Ale przyznasz, że jest idealny. Jest idealny, jest 7 miliardów ludzi na tej planecie, a ja znam swojego czarnego brata, no nie? Bracia z innej matki. Jest to niesamowita historia. Ale z drugiej strony wiele osób twierdzi, że jestem podobny do Paul Walla. Ale znaczy w tej chwili nie jestem podobny. Tak, no, bo Paul Wall mocno schudł, ale w czasach, kiedy był większy, no to wiele osób mówiło, że jestem polskim Paul Wallem. Ja mam z nim zdjęcie. Brudne południe tutaj rozpocząć. Dirty South i zrobić sobie trochę grilla na zęby. Trochę srebra, czy tam złota, czy platyny. Nie wiem, czego to się robi. Możesz tą folię taką sobie powiedzieć. Folię siedleniową. A zaszyłeś już spodnie po 20-leciu SL-u? Stary, ty mi nie mów o tych spodniach, po prostu i tak szczęście sobie tam nie skręciłem ani kostki, ani nie spadłem. Spodnie niestety zostały, wyemigrowały do Konina, bo tam emigruje wszystko co najgorsze. Nie no, żartuję oczywiście sobie. I wyemigrowały tam i są... Leżą. Mama miała mi je zacerować, ale co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Pozdrawiamy mamę. Tak chamsko pękły na kolanie, a mam ranę, mam sznytę, ranę wojenną po tym koncercie. Mam jakieś zdjęcia nawet. Kontynuując wątek spodni, to był chyba pierwszy support, a ja już spadłem z jakiejś platformy, rozwaliłem sobie kolano i spodnie, także moje nastroje na cały festiwal, znaczy festiwal, urodziny SL-u były znakiem znamienite, ale ja dawałem radę, no nie, tam było ciemno, więc nie było widać, że mam taką chamską dziurę, krew trochę pociekła, tam potem zakrzepła, wiadomo jak to krew i dałem radę, ale to była też nauczka, był jeden z pierwszych koncertów, który miałem okazję filmować, od razu zostałem rzucony na głęboką wodę i czego nie robić i uważać, gdzie się kończy platforma, na przykład sceny, tudzież jakiś tam podest, że głośniki bywają niestabilne, wiele innych rzeczy. Mógł się też rozwalić aparat lub moja noga, więc... Ale nie myślisz, że nadszedł czas, żeby zatrudnić jakiegoś adepta sztuki dziennikarskiej, który by odkręcał tobie butelki na scenie? Czy to nie było nawiązać do czego? To jest taki rzecz, o której ja myślę i teraz tak, jest takie powiedzenie, ciężko w dzisiejszych czasach o dobrego, staw sobie nazwę, kameramena, operatora, kamerzystę, punkt pierwszy, jakby ktoś się taki znalazł, byłoby fajnie, dwa... Z jednej strony chciałbym, żeby ktoś mi pomagał, a z drugiej strony wychodzę z założenia, chcę coś zrobić dobrze, zrób to sam. Jeżeli cokolwiek zjebie, będzie to moja wina i biorę wszystko na siebie. No ja jestem takim dziwnym typem, że z jednej strony przydałaby mi się ta pomoc, z drugiej strony wolę robić to sam. I to jest taki dualizm, ale myślę, że pewnego dnia to i tak nastąpi, gdyż obowiązków jest coraz więcej i wcale jest ich nie mniej i pewnie mógłby ktoś mnie zastępować. Poza tym wiecie, ja w sumie lubię chodzić na te koncerty, robię się trochę rutyniarzem, bo jestem już na 49. koncercie tam w mojej karierze, już nie mówię o filmowaniu, tylko na przykład w ogóle i tak już to jest standard, no nie? Się kręci, DJ zrobi to, raper zrobi tamto, okej, i wychodzę, ale spoko. Znaczy trochę muszę się ograniczać, bo wiele osób mi mówiło, że jestem strasznie spokojny nagrywając. O, ciężko, żebym skakał z tym aparatem, prawda? Wszystko się rozmyje. Jak tam chodziłem onegdaj swojego czasu na koncerty, tam skakałem, ludzie się ode mnie odsuwali, bo wiecie, jak tak 100 kg mięsa skacze. Nie chcecie, żeby to na ciebie upadło, no nie? Albo ci nastąpiło na stopę, prawda? Ale teraz, no, musiałem się uspokoić przy nagrywaniu. Aczkolwiek, być może pewnego dnia zrobimy casting w poznańskim rapie. Może się ktoś chce zgłosić, nie wiem, wpadajcie do nas. Zrobimy wam szkolenie, jak w gromie, przeciągamy was przez kałużę, czy dacie radę. Największy problem, wiecie jak to jest hip-hop, to jest przede wszystkim spóźnialstwo. Taka ogólna nieodpowiedzialność. Kolejny element hip-hopu. Obsuwa. Piąty. Nie, to szósty żeby być. Szósty narkotyki, to może siódmy. Nie mówię o sobie, okej, ale mówmy się. Każdy wie jak jest. Ale mówisz właśnie o szkoleniach, jeśli chodzi o adeptów tejże sztuki. Mhm. A jak to wyglądało z twojej strony? Czy miałeś jakieś osoby, które były dla ciebie wzorem dziennikarstwa, którymi się jarałaś i powiedzmy nadal się jarasz? Czy jest ktoś taki w Polsce, co oglądasz jego wywiady i mówisz, chciałbym je tak robić? Zwierzę. Guru. Co? Ogólnie jest tak, że jak oglądam wywiady, które nie są zrobione przeze mnie, czyli ich zrozumiecie więcej i są różne wywiady. Uważam, że niektóre osoby są przede wszystkim ode mnie bardziej opanowane przed kamerą. Ja mam ADHD naturalne i czasem głupie przy tym aparacie. Z jedną rzecz, ciekawe wywiady zawsze dla mnie robił Artur Rabisz, tak umówmy się. On je robi od, nie wiem, od 1410 roku, jak to się mówi. I zacząłem sprawdzać CGM na studiach gdzieś na początku roku 2009 i to były naprawdę dobre wywiady. Kuba Stenbrowski robi fajne wywiady, wy robicie fajne wywiady, to tak nie bez cukrowania, ale robicie je na poziomie, bo też jest wiele chujowych wywiadów, mówmy się. I ja mam nadzieję, że jestem gdzieś między tymi zajebistymi a chujowymi, a nie w tych chujowych. Naprawdę, gazetki szkolne, studenckie, radia, gazety jakieś tam lokalne, to są tragiczne wywiady, kiedy raperzy są przepytywani po raz 79, dlaczego hip-hop są pomysł na ksywę i inne takie rzeczy. A kto był dla mnie jakimś takim wzorem? Kurczę, no nie wiem, ja obejrzałem w swoim życiu naprawdę dużo wywiadów, bo wszystkie sprawdzam, teraz już z racji obowiązków, a kiedyś z racji pasji. Nie wiem, kurczę, kto robi takie mega super dobre wywiady. Kurczę, jak powiem Tomasz Listowy, że jestem uberlewakiem, no nie? Ale ja oglądałem Lisa od dawno temu w TVN-ie, także wiecie. Hipster, nie? Ja oglądałem Lisa zanim oglądaliście Lisa. Zanim jeszcze był w Polsacie, a potem w jedynce. Kurczę, nie wiem, z takich telewizyjnych mord... Kiedyś lubiłem oglądać Kubę Wojewódzkiego, chociaż on zawsze robił szopkę z tych wywiadów, mówmy się, te... Ciężko nazwać, że on robi wywiady. On robi talk show i z naciskiem bardzo na show. W tej chwili nie oglądam już od lat dwóch, bo nie, to już jest jakiś pierdolnik w tej chwili, co tam się dzieje. Jak jeszcze był w Polsacie i początki jego w TVN jeszcze było to w miarę na poziomie. Bo ciężko mi jest oglądać program, kiedy przychodzi do niego Janusz Gajos albo... Anna Grodzka. Czy nie, bo wiesz o co mi chodzi? Przychodzi do niego Janusz Gajos, Andrzej Grabowski albo Jerzy Sztur. On pajacuje tam, tak? Ja bym z nim jednak rozmawiał poważnie. Obrałem w takiej lekkiej konwencji, ale... No kurczę, no to są jakieś już gwiazdy kina, to są jakieś autorytety w jakichś dziedzinach i nie można z nich sobie robić jaj, pytając go, a wiesz co to jest Doda, albo a wiesz co to jest Trypson? No kurwa, z czym do czego? No nie można takich pytań zadawać, ale się rozwinąłem. To ja tobie zadam też, Jacek, pytanie filozoficzne. Czy lubię Annę Grodzką? Nie. Nie, filozoficzne, tak. Tudzież egzystencjalne. Mhm. Czym byłoby dla ciebie życie bez czapki z daszkiem? Nie wiem, musiałem pokazywać... Nie wiem, nie wiem. Pałpa, nie wiem. Musiałem pokazywać swoje zakola. Nie no, czasem... Co gdyby nie rap? Czasem gram wywiady bez czapek. Wkręciłem się, ja kiedyś twierdziłem, że w ogóle tak, to była historia, nie będę nosił bluz z kapturem. Nie wiem dlaczego, to była jakaś filozofia na życie. Ale potem okazało się, że noszę bluzy z kapturem. Potem stwierdziłem, że na chuj mnie te czapki, a teraz mam ich około 50 czy 60 i nadal je zakładam, nadal je noszę, wiadomo jest to grane. Przekonałem się do snapbacków. Tak to się mówi? Snapback? Snapback? Mhm. Panie autorytet? Dobrze. Nie językowy? Ani jednej, nie powiem. Snap. I teraz, a teraz przeszedłem już z Newery na Startery. Zrobiło się to całkowicie spontanicznie. Aczkolwiek nadal nie hejtuję Newery, ale Startery są grane teraz bardziej. Mają fajniejsze wzory z Gwiezdnymi Wojnami. I z Batmanem, i z wieloma innymi postaciami. Chociaż Newery jak najbardziej ma czapki z Marvelem i z DC też mają. DC czy Marvel? Tak. Moje pytanie chyba do Quebo. Nie pytałem go to. Mniejsza z tym. Jest to jednak bardziej Marvel, gdyż te filmy ostatnie, czyli kreskówki oglądałem już od bardzo dawna z Marvelem na Fox Kids, bardzo dawno temu, ten klasyczny Spider-Man, Iron Man i X-Meni, ale jednak bardziej Marvel. DC ma te postacie takie, nie wiem, nie grają mi. Batmana oczywiście bardzo lubię, Supermana z czasem przestałem lubić, bo nie no, gacie na tym, na spodniach, nie, olejmy to. Nie, te postacie DC są jakieś takie, znaczy... Historia też jest taka, które były pierwsze, bo mówmy się, Marvel kopiuje od DC, a DC od Marvela, tak? Marvel ma Quicksilvera, a DC ma Flasha. Oni mają takie same supermoce. Oni po prostu szybko biegają, znaczy w ogóle się szybko poruszają. Oni siebie kopiują. Być może DC miał wcześniejsze niektóre modele postaci, ale całe uniwersum Marvela bardziej do mnie przemawia. No nawet grałem sobie w grę Lego Marvel, co już o czymś musi świadczyć, bo to jest gra dla dzieci, a ja w to grałem. Ja też grałem, przyznaję się. Także... A teraz w ogóle wychodzi Daredevil serial, nie wiem czy widziałeś. Tak, 10 kwietnia cały sezon będzie na Netflixie, skończył się agentka Carter, skończył się sezon pierwszy, drugi sezon agentów Marvela dobiega końca, w maju Age of Ultron wchodzi do kin, potem Ant-Man, no i co? I to wszystko będzie grane. Boję się Ant-Mana, szczerze mówiąc. Według mnie cała otoczka, jeśli chodzi o facet, który się zmniejsza. Ja jestem ciekaw, jak on będzie walczył z tym super, bo jak jest super bohater, to musi być też super złoczyńca. To jak on będzie z nim walczył? To mu się zmniejszy i mu wejdzie do ucha, czy do nosa i mu, nie wiem, włosy z nosa będzie wyrywał. Nie wiem, na czym będzie polegała ta ostateczna walka. Zły bohater będzie sobie kreskę robić i wciągnie go i w ogóle pomiesza mu w zwojach mózgowych. W ogóle, okej, jeżeli już się podjęli tego tematu, to ten film powinien być zrealizowany wcześniej, bo oryginalnie to Ant-Man, czyli tam właśnie nie wiem których Ant-Man, ale wynalazł Ultrona. A teraz wynika to, że Ultrona wynajdzie Bruce Banner na spółkę z Tonym Starkiem, co jest takim dla mnie kontrowersyjnym pomysłem, ale no, uniwersum filmowe rządzi swoimi prawami, inne niż komiksowe. Ale Iron Man ostatnio podarował rękę. Skończmy to pierdolenie. Ale to była zamknijcie mordę. Wzruszyłem się, to była bardzo fajna akcja z tą protezą. No, dobra, już się czy jeszcze mamy jakieś pytania? Ja nic nie mam już. Ja też już nic nie mam. To jako, że ja zaczynałem, ty zakończ teraz, wykaż się. The End, Finito, Jacek Adamkiewicz, Pączki, Kołacz, wkurwionyja.blog.onet.pl. Nie wchodźcie tam. Koniecznie wchodźcie, pojawią się tam nowe wpisy. Jacek obiecał, żeby nie przypomnisz sobie kasy i to będzie tam zawsze. Muszę sobie przypomnieć kasę, to muszę koniecznie to skasować. Ale tam są naprawdę piękne wpisy, miałem to jakieś zapisane. Ale no, a jeżeli to było nie założone na tego maila, co zawsze używałem, to mógł być na jakimś innym mailu. Ja tego maila nie będę pamiętał, naprawdę tam dostałem. A tam cytowałeś raperów, w ogóle takie emo wpisy były jakieś też. Tam jest, tu jest chyba cytat, nie? Życie należy trzymać za mordę, a świat oceniać stanowczo i... nie wiem. Nie wiem, 3 kropki. Ty to kopiowałeś. Tak, ale do tego myślę, że żebym się pod to podpisał. Władimir Putin. Nie, ale takie chamskie. Władimir Putin. Ale myślicie, że on naprawdę nie żyje? Nie wiem, jak to jest. Pytasz mnie jako tutaj... Nie wiem, może obserwujesz jakieś media. A on jest też reptylianem? Tak, Władimir jest reptylianinem, no, to może raka mózgu. To myślę, że oni mają naradę w tej chwili, bo on jakby zniknął na 6 dni. Reptylianinem przepraszam. I trzeba by zobaczyć, gdzie jacy inni przywódcy światowi zniknęli. Oni pewnie mają jakąś naradę w jakiejś podziemnej komnacie koło jądra ziemi, oni się naradzają, jakie są dalsze losy świata. Czy ja przywódce. Czy Jacku myślisz, że Reptile z Mortal Kombat jest reptylianinem? Jednym z pierwszych? Myślę, że może być protoplastą. Dobrze. O czym my tu w ogóle rozmawiamy? Wygląda to coraz gorzej, dlatego kończymy. Jacek Adamkiewicz, poznańskirap.com, Kmieciu, Głowa. Dziękujemy bardzo. I Adam za kamerą. Yo. Adam za kamerą. Feb Studio. Wow. Blender Art. Pozdrawiamy. Pozdro.